Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie dzisiaj w ostatniej chwili, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się to Łukaszowi zmontować, poskładać, wysłać na serwer, bo taki zwariowany dzisiaj dzień. A słowo, którym się starałem modlić w tak zwanym międzyczasie, to dotknąć. Modląc się tym słowem dotknąć, przypominałem sobie wszystkie te momenty związane z Eucharystią w moim życiu, to znaczy jak przechodziłem kolejne etapy formacji seminaryjnej, to pamiętam, że w pewnym momencie po przyjęciu rzędu akolity pozwolono nam rozdawać Komunię Świętą. To był taki pierwszy moment, kiedy mogłem dotknąć Jezusa i to były takie wyczekiwane momenty, szczególnie gdy jechałeś na przykład po świętach do domu rodzinnego, to w parafii rozdawałem Komunię Świętą i mogłem się dotknąć, miałem to samo pragnienie jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, by dotknąć Jezusa. Później jako diakon, pamiętam, już stałem bardzo blisko ołtarza. To też było niesamowite wydarzenie, kiedy można było już być tak blisko, już przygotowywać ołtarz, dary i tak dalej, i tak dalej. I mogłem też już głosić Słowo Boże, pierwsze kazania, co wiązało się z jakimś dotknięciem Jezusa w Słowie. No i później ten moment absolutnie nie do powtórzenia, ten pierwszy moment konsekracji, podniesienia ciała Chrystusa i krwi Chrystusa. Pamiętam ten moment, kiedy uczyliśmy się odprawiać mszę świętą i cały czas człowiek wiedział, że to jest taka msza na niby i wyczekiwanie tego momentu, aż w końcu tę Eucharystię będzie można odprawić i dotknąć. To był niesamowity czas wyczekiwania na to, by można się było dotknąć. Niech to słowo dzisiaj prowadzi nas do Jezusa, byśmy mogli Go dotknąć i niech nas tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.